Paraguj to zdejmij. Dobra, teraz. O, Oskar, siemano. Siemano. Cześć. Cześć, mam cię drążek, o którym my gadali wcześniej. Zielony. Wersja? Pastra. Bo popatrz, ty tak ćwiczysz podciągnięcia, nie? A po odwróceniu sobie robisz dipy. A ile czasu to zajmuje montowanie tego? Chwilka, naprawdę. No to czas na montaż. Marcin Banat, BNT, będzie testował. I co, nadał ci się to? To działo. No, nie urywo się w ogóle. No, zrobiłeś maskę latową. No tak, ale... Jakby nie tamte tło fotograficzne, to byłoby wygodniej, nie? Mhm. Panie drążek. Marcin dzisiaj ten nogi będzie robił. Ja, nogi. Kiedy robisz nogi? W czasie biegania. A no to tak. Przodem, tyłem? Przodem. Chociaż zapadzie tyłem też może, ale to takie... Jak widać, cały ten drążek mieści się w tasi. Tam jest wszystko w tym plecaku? Ja. To jest ten drążek, ja? Tak, to jest ten drążek. Możesz trenować, kiedy chcesz. Wow. A. I można się nad tym podciągać, ale nie tylko, bo to jest Transformers. Transformacja! Już, sprzęt do dipów.
los. Teraz Marcin będzie mógł trenować kaino chce i jak chce i o jakiej porze chce. Czyli zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie, no. Często mamy taki problem, że na placach street workoutowych jest dużo ludzi. Jest dużo ludzi. I wszyscy patrzą. I wszyscy się na nas patrzą. No to chyba, że robimy tak, że robimy challenge na muscle upy. Ale absolutnie, to tak. Absolutnie dowolna technika. No. Cel jest tylko taki, żeby z prostych rąk dostać się nad drążek. No. Że dowolna technika, ja. No. No. Dobra, no okej. Okay. Spróbujemy teraz challenge w muscle upach. Tak się godo. Muscle upy. Muscle upach. W sensie wejście siłowe. Tak jest. Ale takie trochę. No bo w moim przypadku to ja przez całe życie muscle upy skippingiem robił. No i teraz też zrobię. Mogę? Możesz. Dobra. To zaczynamy. To już chyba. Nie. Koń. Ile? 14? 15. 15, ło. No ale skippingiem, nie? Dobry świr. No to żeś mnie wyjaśnił. Waga, ile ty masz wagi? 75, a? 75. 75 versus prawie 95. No to masz trochę mniejsze szanse. Mam trochę mniejsze szanse, no. Faktycznie, ale zobaczymy. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. No już się jedenaście. Jeszcze jeden siądzie na pewno. A liczę na dwa. Dwanaście. A już krzywo. Trzynaście. Dwa są jeszcze w zasięgu, myślę. Trzynaście? Dobrze liczę? Czternaście. Czternaście? Kurde, tak było. Mało brakło. Też była przesada. Mało brakło. No, ale Oskar 20 kilo cięższy. No i ty chyba nie robił takiego keepingu, nie? Także wynik podobny, myślę. Piona. Piona. W sensie o wytrzymałości tego? Tak, daję gwarancję, że na pewno wytrzymię do 150 kg. Oczywiście drążek wytrzymuje wiele, wiele więcej, ale dla bezpieczeństwa użytkowników będzie po prostu ograniczenie tylko do 150, tak aby nikomu nic się nie stało. Myślę, że 150 jest wystarczająco. No, chyba że ktoś chce później, chyba że ktoś waży 100 kg i chce na pas zakładać drugie tyle, nie?
No, ale to już mogłoby być ciężkie, skonstruować taki drążek, żeby jednocześnie był lekki, żeby miał odpowiednie gabaryty i żeby wygodnie się na nim ćwiczyło i żeby, no, żeby po prostu zapewnić taką wytrzymałość, nie? No, ale do takich podstawowych ćwiczeń to lepiej nie trzeba. A druga sprawa to jest jakość ściana, klienci zaoferują temu drążkowi, nie? No bo na przykład tu była taka stara ściana, podejrzewam, że ta ściana ma 100 lat, bo to jest familok. No. No i tu trzeba było się poratować takimi kotwami chemicznymi. Tak. Bo no, jak ktoś ma zdrową ścianę z jakiegoś betonu, to normalnie się wkręci, nie? Tak, tak. To możemy zastosować kołki do betonu, które dostajecie, które klient dostaje w zestawie. A tutaj niestety, jako że była po prostu bardzo stara, zniszczona ściana, musieliśmy zastosować kotwa chemiczną, tak aby odpowiednio śruby trzymały. Jak to dobrze przykręcicie, to możecie tu powiesić 150 kg i będzie dobrze. I nie martwić się, że komuś stanie się krzywda. Z moich obserwacji wynikło, że na tym drążku można robić prawie wszystkie podstawowe ćwiczenia oraz wprawki pod elementy kalisteniczne czy tam street workoutowe. Wiadomo, to nie zastąpi tej takiej całej klatki jakiegoś tam układu rurek, które są na siłowniach crossfitowych, ale jako taka właśnie domowa alternatywa, którą można w każdej chwili ściągnąć i ukryć. No to przyczajony sztos, ukryty drążek. Macie ochotę ćwiczyć, wyciągacie drążek, wieszacie go na ścianie. Możecie wykonywać dipy, możecie wykonywać podciągnięcia i w zasadzie... Cała baza, nie? Cała baza. Do tego paraletki ewentualnie. Z takim drążkiem możesz wszystko. Z takim drążkiem twoje życie stanie się lepsze. Wszystko, czego potrzebowałeś w życiu, to jest właśnie ten drążek. Ostatnio okazję, że... Możesz go kupić. Link jest tu. Cena tego drążka nie jest tania, no bo to nie jest jakiś tam tani drążek. To jest zielony drążek właśnie do zadań specjalnych. Dlatego on jest właśnie... Dlatego to nie jest tani drążek. Nie? Ile on kosztuje? O, w takiej wersji jak tu 400. 400? Mhm. Jakby ktoś był zainteresowany zakupem takiego drążka, no to link jest w opisie. Znajdziecie tam też link do kanału od Oskara. Także wbijać tam do Oskara, subskrybować. No i taki drążek może być wasz. Można też na tym drążku zrobić coś takiego, że dajesz tu ręce i dziękujesz wszystkim widzom za to, że wytrwali do końca. I pozdrawiasz. Pozdra. Ty, to... Nawet możemy wykonywać różnego rodzaju... chuj.